Sportowcom kibicuje sponsor programu. Marka Polkontrol, właściciel stacji kontroli pojazdów, ulica Jana Skolna 2A w Zielonej Górze. Ja ze sobie chciałem wydać wszystko na torze, więc z początku się trochę mi się nie udało trafić ustawienie. Później mi fajnie się jechało, wygrałem bieg i więc myślę, że zrobiłem dobrą robotę dla teamu. Żałujesz, że nie pojechałeś w biegu nominowanym? No nie, no Max był doświadczeniejszym zawodnikiem jest i wie co robić, nie? Wydarzyło się, co się wydarzyło. Sędzia też nam przerwał chyba 3 biegi, które jechaliśmy na 5-1 i dojechali się na 3-3, więc żużel. Duży żal, złość, rozczarowanie? No, oczywiście, że chcieliśmy awansować i wynik był cały czas na styk i nie udało nam się jednym punktem awansować. W domu pojechaliśmy swoje, tam pewni byliśmy tego, że wygramy. Nie wiedzieliśmy o ile, ale byliśmy pewni, bo na tym torze naprawdę doskonale jesteśmy spasowani. A tu, co się wydarzyło, to było bardzo, bardzo, bardzo fajne. Wiedzieliśmy, że będzie to bardzo trudny mecz. Moje indywidualnie wiedziałem, że będzie trudno, bo nie jechałem na tym torze długo. Jeszcze nawet w tym sezonie przez kontuzję nie mogłem tutaj pojechać, więc bardzo się cieszę, jestem z mojego wyniku i z wyniku całego drużyny, bo połowa tego meczu nie wyglądała bardzo dobrze. Co więcej jak połowa i ta końcówka, no naprawdę nam się udała. Pogadaliśmy z chłopakami, co i jak tutaj działa. Spięliśmy się, nie powiem, że tak bardzo ustawieniami, jak każdy sobie psychicznie po prostu uszać i tak blisko to jest, musimy to zrobić. Szkoda, że przegraliśmy. Wszystko praktycznie rozgrywały nominowane biegi. Szkoda, że się nie udało, ale cóż, taki jest sport, jedziemy dalej. Jechałeś kiedyś w takim meczu? Tyle przerwanych biegów, powtórzeń. No naprawdę to był tasiemiec, tak naprawdę 2,5-godzinna przeprawa. Jechałeś kiedyś w tak długim meczu ligowym? Nie, jeszcze w takim meczu nie jechałem. Wiele kibiców, więc ten stres cały czas nam towarzyszył. Ciekawe doświadczenie. Niesamowite uczucie wywalczyć ten awans no, po raz kolejny teraz z Wilkami Krosno i tym bardziej na takim trudnym terenie jak tutaj Zielona Góra, bo gospodarze no, tutaj jadą dobrze, w ostatnim czasie też są w dobrej formie i na pewno też podwójnie to cieszy. Pan wiele w żużlu pewnie widział i przeżył, ale czy to był jeden z najbardziej dramatycznych meczów, w jakich pan brał udział w swojej karierze? No, na pewno jeden z bardziej dramatycznych, bo do ostatniego biegu ważyły się w busie, ważyły się te losy. Emocje do końca, ten 15 bieg naprawdę serducho waliło, jak oglądaliśmy tutaj z parkingu, żeby chłopaki wytrzymali to 3-3 do końca, no mega uczucie. To było dzisiaj lepiej jeździć czy oglądać? Jeździć, na pewno jeździć, bo wtedy chyba troszeczkę mniejsze te emocje są na torze, gdzieś tam na pewno były duże, ale jeśli oglądaliśmy ten 15 bieg, to serducho dużo biło.